program po godzinach, Adam Dys. Witam bardzo serdecznie. Obok mnie Bogdan Kloch, dyrektor Rybnickiego Muzeum. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie, dzień dobry. Panie dyrektorze, jest okazja, żeby porozmawiać, bo monografia Rybnika, o której rozmawialiśmy parę razy, która była przygotowywana przez kilka lat, wreszcie jest nadzieja, że za chwilę już ktoś będzie ją, każdy mieszkaniec Rybnika będzie ją mógł wziąć do ręki. Dokładnie. Kiedy premiera? Zacznijmy od tego. Książka, która w komplecie, jeden komplet waży 3,5 kg, czyli ciężar do Rybnika przyjedzie o masie 3,5 tony w piątek. Mhm. W wczesnych godzinach popołudniowych spodziewamy się samochodu z drukarni, który przywiezie cały ładunek. Oczywiście część trafi do Urzędu Miasta, bo taka jest umowa i też w jaki sposób pan prezydent będzie miał egzemplarze do dyspozycji celem promowania Rybnika poprzez właśnie tą monografię. I oczywiście połowa nakładu, która trafia do nas, do sprzedaży. I w piątek rozładowujemy ten dosyć ciężki ładunek. No i musimy się jak najszybciej też uporać z rozdysponowaniem tego ładunku, tak żeby no, nie obciążał jednak stropów w budynku, bo to jednak jest dużo. Nawet jeśli to będzie tylko połowa, to jest ponad prawie dwie tony. No prawie dwie tony, można powiedzieć, dokładnie. Rozpoczynamy premierową sprzedaż 9. Wpisujemy się w Rybnickie Boże Narodzenie, które w tym dniu ma swoją pierwszą odsłonę. Zresztą też bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że pogoda będzie bardzo, bardzo zimowa, ale też z umiarem, żeby wszystko się dobrze było. A przy okazji tego my rozpoczynamy sprzedaż tej monografii. W tym dniu, z racji tego, że jest Rybnickie Boże Narodzenie i jest to premiera tej książki, będzie kosztowała u nas w komplecie, mówię cały czas w komplecie, nie w poszczególnych sztukach, w komplecie, bo książka będzie sprzedawana tylko i wyłącznie w komplecie za jedyne 100 zł. Normalna, taka regularna cena będzie wynosiła 150 zł, ale ten jeden dzień z racji promocji i Rybnickiego Bożego Narodzenia, czyli taki świąteczny gadżet, będzie sprzedawana w muzeum. Tutaj zastrzegam się, że tylko w muzeum będzie ta promocja. Od godziny 9 do godziny 19. Tak jest. No to już wiemy, gdzie kupić, za ile kupić. To teraz jeszcze spytam o to, co w takim razie kupimy, bo mówimy o dwóch tomach, 1728 stron. No to konkretne tomy z tego wychodzi. Czy ta pozycja to jest rewolucja, jeśli chodzi o historię Rybnika, czy to jest dopisany ciąg dalszy? Ja myślę tak, i jedno, i po części drugie. Natomiast zaraz do tego się odniosę. Proszę spojrzeć na to. Są dwa tomy. Oczywiście ten plakat, bo nie mamy jeszcze fizycznie żadnego egzemplarza tutaj na miejscu, żeby go Państwu pokazać. Natomiast Błękitny Brzeg to ta historia opowiedziana według chronologii, od archeologii po współczesność. Natomiast drugi tom z Brzegiem Zielonym to gospodarka, przemysł, kultura, wszystkie elementy. Ta zieleń być może wielu się będzie mogło kojarzyć z górnictwem. W jakiś tam sposób jest w tym część prawdy, głównie dlatego, że no jednak to górnictwo w XX wieku odcisnęło potężne piętno na mieście, chociaż w XIX wieku nie było to wcale miasto górnicze. To było miasto typowo kupieckie i centrum ośrodka administracyjnego. I teraz jak wygląda sytuacja? Tom pierwszy, jak Państwo tutaj może zauważycie, ma nieco ponad 1000 stron. Oczywiście w to wchodzi tak tekst, jak również materiał ikonograficzny, czyli fotografie, zdjęcia ze zbiorów muzeum, ale także inne plany, rysunki, pojedyncze, ale ciekawe mapy. Są też i unikatowe fotografie dokumentów, które w zasadzie pierwszy raz są, raz, że pierwszy raz były robione zdjęcia, nigdy tym dokumentom zdjęć przeważnie nie wykonywano, może tylko pojedyncze dla celów badawczych, ale pierwszy raz będą publikowane między innymi zdjęcia z najstarszych ksiąg metrykalnych miasta Rybnika, które zachowały się między innymi w archiwum archidiecezjalnym w Katowicach. Materiał będzie bardzo obszerny. Pierwszy tom, tak jak powiedziałem, ma tysiąc nieco ponad stron i obejmuje całą historię, więc czego tam, co się pojawi nowego, co będzie pewną rewolucją? Na pewno archeologia. Do tej pory oczywiście o archeologii naszego regionu mówiono dużo, gdzieś tam się pojawiało w różnych opracowaniach,
W starej monografii, najstarszych monografiach, wiadomo, archeologii nie było, bo to nie te czasy i nie te badania. Natomiast w monografii tej ostatniej z lat 80. Z końcówki PRL-u też to jest tylko i wyłącznie śladowy opis. Zresztą ta książka jest dobra, ma swoje walory, ale też jest przede wszystkim wydana tak, jak wtedy można było wydawać, czyli dosyć kiepsko. Materiał ikonograficzny jest słabej jakości, ale też winą trzeba obarczyć sytuację, w jakiej to drukowano, z też chyba 2-3-letnim poślizgiem, więc też nie była to sprawa prosta. No, pojawił się stan wojenny, więc wszystko się automatycznie wydłużyło. Kościele z XX wieku, dwa gotyckie dzwony z poprzedniego kościoła świętej Anny. Dla parafii radziejowsko-popielowskiej czy popielowsko-radziejowskiej. Zawsze z tym jest problem, bo to jest takie historyczne dywagacje, jakie było centrum religijne. Ja tylko tak mówię, może ktoś Państwa się tym troszeczkę teraz zaśmiewać, ale sprawa jest bardziej złożona. Natomiast sam fakt, że pokażemy te dzwony, i tu chodzi o właśnie jeden dzwon z kościoła świętej Anny, drugi dzwon prawdopodobnie pochodzący z najstarszego kościoła świętego Wawrzyńca, czyli nie tego, który mamy dzisiaj w Wielkiej Kuźni, tylko jego poprzednika, czyli ten, który został rozebrany prawdopodobnie w 1717-18 roku, wtedy, kiedy nowy był budowany, jeszcze zanim przeniesiono go do Ligoty, czyli w tym momencie Ligockiej Kuźni, czyli mówimy jeszcze o Boguszowicach. I to jest dzwon, który chyba jako jedyny może być uznany jako przedmiot o wysokich walorach związany z kulturą renesansową. No czego proszę. U nas praktycznie w Rybniku nie ma. No proszę, czyli ta historia Rybnika jednak skrywa jeszcze gdzieś tam tajemnicę. Dokładnie. Jeszcze można coś odkryć. Tak samo gdzieś tam użyty w jednych z dyskusji internetowych przy okazji kwestii sztandaru Boguszowickiego, kiedy padła kwestia wypożyczenia obrazu Matki Bożej Boguszowickiej do kościoła świętego Wawrzyńca na obchody 300-lecia, to też możemy się pochwalić, że w publikacji będzie wizerunek Matki Bożej, czy Matki Boskiej Boguszowickiej, tak się jej przypisuje z połowy XV wieku, to podać na około 1445 lub 450, więc też ten wizerunek znajdzie się w tej publikacji. Tak jak powiedziałem, będzie liczna grupa dokumentów, które po prostu są ilustracją relacji na terenie wsi poszczególnych podrybnickich. Bo ta monografia też dotyczy dzielnic wszystkich, tak? Dokładnie. Dzieje miasta i jego dzielnic. Archeologia tutaj pokazuje troszkę szerszą perspektywę. To znaczy coś, co my często lubimy nazywać ziemią rybnicką, rybnicko-wisławską, czy powiatem rybnickim, tym szerokim, bardzo rozbudowanym obszarze. Aczkolwiek można jeszcze przytoczyć inne systemy jakby tutaj wygradzania terytorium rybnickiego. Natomiast tam będzie bardzo szerokie perspektywy. Im bliżej końca średniowiecza, tym bardziej będziemy się skupiać na obszarze już tylko współczesnego Rybnika. Oczywiście część badaczy z racji tego, że podejmowała tematy polityczne, musiała się skupić w dużym procencie na kwestiach związanych z ogólnym pojęciem sytuacji, czyli na przykład II wojna światowa, PRL, gdzie pewne rzeczy musiały być swoiście inaczej ustawione, ale mamy w monografii rozdział, który pokazuje, jak rozbudowano terytorium Rybnika, kiedy włączono poszczególne miejscowości, gminy wiejskie, miasta górnicze, jak Niedobczyce, Boguszowice czy Chwałowice i jak powstała ta struktura współczesnego miasta, które w zasadzie niewiele odbiega od pojęcia Wielkich Katowic, które były przecież lansowane, jeszcze taka nazwa, bardzo, bardzo dawno temu przez Ludwika Musioła. I myślę, że w przypadku Rybnika, pojęcie Wielkiego Rybnika jest uzasadnione moim zdaniem, bo często nawet z miastami, którymi w jakiś sposób się lubimy porównywać, jak Wadowice w kwestii budowy symboliki miejskiej, to jednak Rybnik jest 10 razy większy. No tak. I łyknął, można by tak powiedzieć, historię sąsiednich miejscowości, często bardzo zróżnicowaną. Dobra rycerskie, często dosyć zamożnych szlachty. Oczywiście po nich śladów wiele nie zostało, ale minęło wiele czasu i wiele obiektów zniknęło. Nie ma starego kościoła świętej Anny, nie ma starego kościoła świętego Wawrzyńca, nie ma tutaj kościoła świętego Jana w centrum miasta i wielu innych obiektów, wielu dworów, które istniało, przede wszystkim drewnianych, więc wiadomo, że większość nich uległa po prostu rozbiórce w XVIII-XIX wieku. Władze pruskie zresztą powiedziałbym tak, wiele
tyle dobrego uczyniły, żeby tą tożsamość lokalną wyrugować. Język, który obowiązywał kiedyś tutaj, znika w końcu XVIII wieku z dokumentów pisanych. Taka wspólnota z koroną czeską, która obowiązywała tutaj od XIV wieku na dobrą sprawę, a wzmocniła się w XV-XVI wieku, w XVIII została w zasadzie zabędzona gdzieś tam w kozi róg i w zasadzie na margines życia i praktycznie powoli ta dawna sytuacja polityczna i także kulturowa, językowa zamierała w początkach XIX wieku, czy jeszcze w końcu XVIII. Ale w tej książce ona wraca, a niech mi pan powie, gdyby ktoś, bo już powoli musimy kończyć, gdyby ktoś za 30-40 lat znowu chciał robić monografię Rybnika, pana zdaniem będzie miał jeszcze o czym pisać? Ja myślę tak, oczywiście. Proszę wziąć uwagę na jedną rzecz. Pisząc o mieście, musieliśmy podjąć temat współczesności. Oczywiście my o współczesności możemy pisać bardzo niewiele, ponieważ nie mamy perspektywy, nie jesteśmy w stanie ocenić sytuacji z dzisiejszej perspektywy, na przykład ocena... To kiedy się kończy? W zasadzie tak, monografia, ten taki główny korpus kończy się z syłkiem PRL-u, natomiast nie zamykamy się na tej epoce, tylko próbujemy chociaż jeszcze w bardzo telegraficznym skrócie ukazać sytuację po 90. Po 90 roku, oczywiście, bo można oczywiście zamknąć monografię w 89 roku, ale wydaje mi się, że wielu działaczy samorządowych byłoby wtedy słusznie troszeczkę zawiedzionych, że jednak tego współczesności, żeśmy chociażby trochę nie dotknęli. Bo ja sobie zdaję sprawę, że ocenianie działań, poczyniań polityków, różnych inwestycji z perspektywy naszej nie ma żadnego sensu. Ale suche fakty chyba można podać. Proszę? Suche fakty tak, chyba można podać. Tam się dużo takich suchych faktów pojawiło. Będzie także o symbolice miejskiej. Jest fotografia pana prezydenta Piotra Kuczery w łańcuchu prezydenckim, więc to też jest bardzo ważny element insygniów miejskich, bo o tym też w tej książce, w tej publikacji mówimy. Czyli staraliśmy się poruszyć bardzo szerokie spektrum. Nie ukrywam, że w wielu sytuacjach posiłkowaliśmy się dodatkowymi jeszcze siłami, stąd też mogę zdradzić tajemnicę, że do zespołu dosyć późno, ale dołączył jeszcze pan Wacław Troszka, który uzupełnił jeszcze wiedzę dotyczącą sportu współczesnego, bo nie ukrywam, że czytając to pierwszy raz stwierdziliśmy, że jednak tutaj trzeba było troszeczkę to uzupełnić. Spojrzenie historyka z zewnątrz ma to do siebie, że często pokazuje te odległe epoki, czyli na przykład w przypadku sportu międzywojny, początek lat powojennych, jako bardzo fajny, rozbudowany zespół. Natomiast im bliżej nasze czasy, w tym nie mając lokalnego tutaj podłoża, często ciężko jest o tym coś dobrego napisać. Więc wydaje mi się, że tutaj te uzupełnienie w postaci pana Wacława Troszki było dobrym posunięciem i na pewno z tego tytułu wielu fanów sportu rybnickiego nie będzie miało do nas żalu, że pomyliliśmy pewne rzeczy, bo z punktu widzenia mnie czy wielu historyków, no my się zajmujemy się każdy czymś innym. Wiadomo, że wielu uważa, że historyk powinien być wszechstronny, oczywiście to jest też prawda. A ale, sport to też historia. Ale po prostu to też jest historia i trzeba często trafić tutaj do osób, które rzeczywiście się tym zajmują. No i ilustracje też do tego są bardzo fajne. Mamy ponad 700 zdjęć, z czego przypuszczam, że w granicach połowy jest albo wcale nieznanych, albo znanych słabo, rzadko publikowanych. Mam trochę niedosyt, jeśli chodzi o materiał ilustracyjny, to mogę powiedzieć szczerze, ale myślę tak, że jeżeli popatrzę na te dwie monografie, a na prace dotyczące innych miast, to nie, ma się nie mam się czego wstydzić. Tym bardziej na przykład znacznie większe od nas miasto Racibórz ma jednotomowe wydawnictwo dotyczące miasta, ale zupełnie inaczej skonstruowane. A jeszcze jest to poważny ośrodek miejski, dzisiaj może mniejszy od Rybnika, ale kiedyś był o górę silniejszy, bogatszy niż Rybnik. Żory w ciągu kilkunastu lat opracowały poszczególne tomy do dziejów miasta i jest to chyba już sprawa zamknięta, ale wszystko jest to jakby w książkach rozłożonych w czasie. A wydaje mi się, że i badania polegają też na tym, że ciągle coś nowego znajdujemy, więc za te 30-40 lat może dotrzemy jeszcze do archiwaliów, które dzisiaj są albo niedostępne, albo po prostu są nieodkryte, bo często myśmy znajdowali też dostęp do rzeczy, które wydawało się nam, że nie istnieją. Stąd też w moim części, którą ja pisałem akurat,
też znalazło się wiele rzeczy, o których nie miałem bladego pojęcia, że istnieją. Natomiast myślę, że jeżeli ta książka teraz i będzie jeszcze rozbudowywana w przyszłości o monografię dzielnic, które będą na bazie tej książki i następnych badań lokalnych się pojawiały, to za 40 lat ten, kto będzie pisał po nas, czy za 30, nawet czy nawet za 25, będzie miał o tyle łatwiej, że będzie mógł ewentualnie pewne rzeczy skorygować, ale będzie miał pewien korpus, którego myśmy tak naprawdę w wielu przypadkach nie mieli. Jasne. Musieliśmy często po prostu po surowym korzeniu orać i wydobywać tą wiedzę spod ziemi. A tą wiedzą już od soboty będą się mogli również Państwo nasycić. Bogdan Kloch, dyrektor Rybnickiego Muzeum, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ślicznie, Panie Dyrektorze. Dziękuję również. A Państwa oczywiście zapraszam na kolejny program.